danej nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dni do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Paragraf 3. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie usług administracji publicznej zwanej dalej EPUAP po uprzednim założeniu konta na EPUAP. Skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej, w którym to deklaracja musi być podpisana. Paragraf 4. Dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr 18/159/2015 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Fredropol. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia. Jest to nowa uchwała, którą mieszkańcy otrzymają takie deklaracje, na których będą mogły składać to później do gminy. Czy ktoś z Państwa radnych w sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Fredropol w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Fredropol uchwala, co następuje. Szanowna Dami Józefsy, Dzimir Aleksander, za, Wietrzek Józef, za, Lindczak Mariola, Kajzer Józef, za, Rozer Ryszard, za, Latocha Andrzej, za, Wirowski Łukasz, za, Moskowicz Bogusław, za, Pełzer Kadun, za, Firwel Zwieta, Kapara Gwaldiana, Tuczyńska Ewa, nieobecna, Tuczyński Skandalak, Gronowski Piotr. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Rady Gminy Fredropol w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt rolników dla osób bezdomnych oraz schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Rada Gminy Fredropol uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej wspólnie schroniski dla osób bezdomnych z terenu Gminy Fredropol. Paragraf 2. Punkt 1. Podstawę wymiaru odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi stanowi kwota bazowa stanowiąca iloczyn dziennego kosztu pobytu obowiązującego w danym schronisku oraz liczby dni pobytu w danym miesiącu. Punkt 2. Miesięczna odpłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalane jest uwzględnienie wysokości dochodów oraz kwoty bazowej, o której mowa w ustępie 1, zgodnie z poniższą tabelą, zastrzeżenie ustęp 3. Stosunek dochodu osoby samotnej gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie po kryterium dochodowego wyrażany w procentach. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona procentowo w stosunku do kwoty bazowej. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wyrażona procentowo w stosunku do kwoty bazowej. 1. Dochód powyżej od 100 do 180%, wysokość odpłatności 70%, wyrażona procentowo w stosunku do kwoty bezdomnych z usługami opiekuńczymi 80%. Punkt 2. Dochód powyżej 180% do 250%. Wysokość
odpłatności 85% i wysokość odpłatności 90%. Dochód powyżej 250%, wysokość odpłatności 100% i w tym drugim przypadku również 100%. Punkt 3. W przypadku, gdy dochód osoby samotnej gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnej gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby kierowanej do schroniska dla bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biedronka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uzasadnienie. Udzielanie pomocy w formie tymczasowego schronienia schroniku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest zadaniem własnym gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, to jest dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1690, wprowadziła istotne zmiany dotyczące naliczania odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym schroniskach z usługami opiekuńczymi. Dotychczasowego zmienia artykułu 97 ustawy o pomocy społecznej dodano nowy przepis, ustęp 1a w brzmieniu. 1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ustęp 1 zdanie 2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższe niż 50% tego dochodu. Nowelizacja ustawy wprowadza zatem zasadę odpłatności osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w każdym przypadku, nawet gdy dochód osoby bezdomnej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego z zastrzeżeniem maksymalnych ustawowych progów obciążenia. Decyzję w sprawie przyznania pomocy i ustalenia odpłatności podejmuje kierownik środka w trybie i na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby, które mają trudności w spłacie ustalonych należności, mogą w dalszym ciągu skorzystać z możliwości ubiegania się o zastosowanie tzw. ulg w spłacie na zasadach ogólnych artykuł 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Projekt uchwały przekłada się wójtowi gminy Biedronka. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Biedronka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Rada Gminy Biedronka uchwala to następnie. Szanowna Radzie, nieobecny, Żywir Aleksander, za. Pietrzak Józef, za. Zimczak Mariola, za. Kajzer Józef, za. Kozak Ryszard, za. Latocha Andrzej, za. Mirowski Łukasz, za. Moskowy Bogusław, za. Elżer Kadyr, za. Filipel Wieta, za. Szkapara Goldemar, za. Kuczyńska Ewa, nieobecna. Kuczyński Stanisław, za. Bronowski Piotr, za.
głosowało 13 radnych, 13 radnych za sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała Rady Gminy Fryderyków w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączeniu ich do szlaku rowerowego Green Velo. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 1 i 5 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 15 marca 2019 roku, pozycja 506, Rada Gminy Fryderykowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgody na przystąpienie gminy Fryderyków do projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych oraz rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Fryderyków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa sprawy nie widzi, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Fryderyków. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. Rada Gminy Fryderyków uchwala co następuje. Szanowny Radny, nieobecny, Zmir Aleksander, Pierwsza Józef, Lindrzak Mariola, Kajzer Józef, Kozak Ryszard, za. Latocha Andrzej, za. Mirowski Łukasz, za. Moskowicz Bogusław, za. Pedro Kariusz, za. Wilger Zbieta, Szczafara Waldemar, za. Tuczyńska Ewa, nieobecna. Tuczyński Stanisław, za. Gronowski Piotr, za. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. Uchwała Rady Gminy Fryderyków w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy. Rada Gminy Fryderykowa uchwala. Paragraf 1. Zezwolić wójtowi gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na okres do 30 września 2020 roku na dzierżawę nieruchomości gminy w część działki nr 612/2 o powierzchni 9900 ha, powierzchni 2 hektary 9200 ha i działki numer 446/5 o powierzchni 2 hektary 0100 ha położony w obrębie Nowe Sady na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, czyli Stowarzyszenie Wędkarzy Gminy Fryderyków z siedzibą Fryderyków 23 a z przeznaczeniem na łowisko wędkarzy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Fryderyków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to pismo skierowane do wójta gminy Fryderyków. Członkowie Stowarzyszenia Wędkarzy Gminy Fryderyków zwracają się z uprzejmą prośbą do pana wójta o przedłużenie okresu dzierżawy łowiska w Nowych Sadach. Prośbę są motywują chęcią propagowania wędkarstwa jako formę wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Fryderyków. Prosimy pozytywne rozpatrzenie naszych przedstawicieli Stowarzyszenia Wędkarzy Gminy Fryderyków. Czy ktoś z Państwa w sprawie? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Fryderyków w sprawie zawarcia w trybie przetargowym kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy. Rada Gminy Fryderyków uchwala co następuje.
Przenota Daniel, nieobecny. Dźwira Aleksander. Za. Jeszcze Józef. Za. Linczek Mariola. Za. Kajzer Józef. Za. Kozek Ryszard. Za. Latosza Andrzej. Za. Jurowski Łukasz. Za. Moskowicz Bogusław. Za. Pelser Kadyr. Za. Filip Elżbieta. Szkafara Waldemar. Za. Kuczyńska Ewa. Nieobecna. Kuczyński Stanisław. Za. Gronowski Piotr. Za. Gotowało 13 radnych, 13 radnych. Za w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na wynajem, którego przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy. Uchwała Rady Gminy Przedrobrze w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na wynajem, którego przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność. Paragraf 1. Zezwoli wójtowi gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 225,5 m2 znajdującego się na parterze budynku szkoły podstawowej w Darowicach, zlokalizowanej na działce nr 65/1 obrębu Darowicy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy zakładu usprawniania leśniczego w Przemyślu, ulica Grunwaldzka 99 z przeznaczeniem na działalność medyczną. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Petropol. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również jest tutaj pismo skierowane do pana wójta. Zakład usprawnienia leśniczego zwraca się z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w Darowicach budynek 62. Czy ktoś z państwa w sprawie? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Przedrobrze. W sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na najem, którego przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy. Rada Gminy Przedrobrze uchwala. Przenota Daniel, nieobecny. Dźmira Aleksander. Za. Jeszcze Józef. Za. Linczek Mariola. Za. Kajzer Józef. Za. Józef Ryszard. Za. Latocha Andrzej. Za. Mirowski Łukasz. Za. Moskowicz Bogusław. Za. Pelzer Kadusz. Za. Filwer Zbieta. Za. Szafara Waldemar. Za. Kuczyńska Ewa. Nieobecna. Kuczyński Stanisław. Za. Gronowski Piotr. Za. Głosowało 13 radnych. 13 radnych za w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy. Uchwała Rady Gminy Przedrobrze w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Gminy Przedrobrze. Rada Gminy Przedrobrze uchwala. Paragraf 1. Wyrazić zgodę wójtowi Gminy Przedrobrze na zawarcie umowy użyczenia na okres lat 20 dotyczącej działki nr 350/2 o powierzchni 0 1000 ha położonej w obrębie Chówniki zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła w Rybotyczach na rzecz gminy Petropol z przeznaczeniem na realizację zadania utrzymania urządzeń użyteczności publicznej w postaci przebudowy istniejącego na tej działce budynku na dom przedpogrzebowy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Petropol. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Petropol w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz gminy Petropol. Rada Gminy Petropolu uchwala. Szanowna Daniel, nieobecny. Dźwira Aleksander. Za. Jeszcze Józef. Za. Linczek Mariola. Za. Kajzer Józef. Za. Kozak Ryszard. Za. Latocha Andrzej. Za. Jurowski Łukasz. Za. Moskowicz Bogusław. Za. Pędzer Kadusz. Za. Filwer Zbieta. Za. Szkafara Waldemar. Za. Kuczyńska Ewa, nieobecna. Kuczyński Stanisław. Za. Gronowski Piotr. Za. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości na rzecz gminy Petropol.
Uchwała Rady Gminy Fredropol w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości na rzecz Gminy Fredropol. Rada Gminy Fredropol uchwala. Paragraf 1. Wyrazić zgodę wójtowi Gminy Fredropol na zawarcie umowy użyczenia na okres 20 lat dotyczący części nieruchomości działki nr 579/2 o powierzchni 0,06 ha. Powierzchni całkowitej 0,19 ha położony w obrębie Nowej Sady, stanowiący własność parafii rzymskokatolickiej pod nazwaniem Trójcy Przemysł Święty w Nowych Sadach na rzecz gminy Fredropol z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w postaci urządzenia parkingu na cmentarzu gminy w Nowych Sadach. Paragraf 2. Część nieruchomości, o której mowa w paragrafie 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Fredropol. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo radni mają mapy, tam jest zaznaczony, która to powierzchnia. Czy ktoś z Państwa w sprawie? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Fredropol w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości na rzecz Gminy Fredropol. Rada Gminy Fredropolu uchwala. Szanowny Daniel, nieobecny. Dzimir Aleksander. Za. Dietrzek Józef. Za. Zimczek Mariola. Za. Kajzer Józef. Za. Tożek Ryszard. Za. Latocha Andrzej. Za. Wirowski Łukasz. Za. Moskowicz Bogusław. Za. Pelzer Kadiusz. Za. Kilhel Wieta, Szkapana Zazemar, za. Kuczyńska Ewa nieobecna, Kuczyński Stanisław, Żonowski Piotr, za. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz gminy Fredropol. Przechodzimy do punktu 5 i 6 programu sesji, zapytania i deklaracje radnych i dyskusja. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować Państwu za przybycie. Zamykam 17. sesję Rady Gminy Fredropol.